Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z This War of Mine, sezonu drugiego. Mamy Arikę, która niestety jest lekko ranna, Bruno oraz Romana. Kończy nam się czas, kończy nam się dzień, dlatego zbliża się noc i trzeba wyruszyć na poszukiwanie jedzenia. Tutaj jest podobno w supermarkecie jedzenia dużo. Jest zaciszny dom i z tego co wiem, mieszka tam starsza para. Chyba. Ale nie jestem pewien. To są nowe lokacje, które nam się pojawiły. Oczywiście Arika lekko ranna, niech śpi w łóżku. Bruno z kolei zostanie na czatach. A Romana wyślemy w poszukiwaniu zapasów. On jest wyszkolony w walce, więc jeżeli przyjdzie nam walczyć, to mam nadzieję, że sobie poradzi. Musimy znaleźć to jedzenie. Ewentualnie, znaczy i jedzenie i części jakieś nam są potrzebne. Pójdźmy do supermarketu, miejmy nadzieję, że nie będzie tam zbirów, a jeżeli będą, to miejmy nadzieję, że pozwolą nam wziąć to, czego potrzebujemy. No dobra, sprawdźmy, co tam się stanie. Nie będę nic brał, bo nie chcę sobie zajmować miejsca w ekwipunku. A po drugie, przydadzą nam się rzeczy do obrony podczas tego, gdyby nas ktoś napadł. Oh shit. No nie mówcie mi, że on mnie będzie chciał zabić. Tak. To jest wojskowy. Oh shit. Dobra, na wszelki wypadek zbierajmy co możemy. Co jesteśmy w stanie. No bierz. On chciał, no właśnie, nie wiem czy słyszeliście jego rozmowę z tą kobietą. Ładnie imię, nie pasuje do takiej ładnej buzi. On chciał chyba, no wiecie, tą kobietę, zrobić jej coś, jakąś krzywdę, może tak to powiedzmy, nie wiem jak tam dotrzeć, no to w takim razie trzeba to chyba od drugiej strony otworzyć te drzwi albo gdzieś tam po drabiny. Jedzenie. Dobra, super. Woda. Zostawmy to tutaj. Weźmy to tutaj. Zejdę sobie na dół. Tutaj wszystko postaram się zeskładować. Zeskładujmy to wszystko w jednym miejscu. I zaryzykujmy pójść dalej. Jeszcze wezmę to, co było tutaj na szybko. Bo nie jest to daleko. To jest naprawdę spora lokacja. Miałem nadzieję, że to będą takie zwykłe zbiry, a nie wojskowi. Z wojskowymi to zawsze jest o wiele, wiele gorzej. Dobra. Ale on się gdzieś tam zamknął, więc jest nie najgorzej. On się gdzieś tam zamknął. Więc nie jest najgorzej. Może uda nam się szybko zebrać to, co chcemy. Kurde, z 10 miejscami w plecaku to jest naprawdę kiepsko. Dobra, od góry lecimy. Dobra, kolejne rzeczy. Tutaj patrzcie, ile tego jest. Ojejku. Naprawdę sporo. Jedzenia też było troszeczkę. Więc nie ma na co narzekać. Znaczy, o, jest kons... Super. Super. Dobra, będziemy musieli tutaj wrócić. Zejdźmy w takim razie na dół. Zrzućmy to tutaj, gdzie zrzucaliśmy to wcześniej. Mamy jeszcze trochę czasu. Nie zbierzemy chyba raczej wszystkiego za jednym podejściem, ale to, ile nam się uda, to jest nasze. Leć. Szybko. Dobrze, on nie biegł za nami i nie chciał, wiecie, nas zastrzelić. Gdzieś tam odpuścił. Nie wiem, dlaczego ta kobieta wracała. I czy ja ją uratowałem, czy ona wróciła do niego, nie wiem. Już do nas mierzył skubaniec. Myśmy dostali poważnie. Jest i woda. Tutaj jeszcze coś było. Tak, jest. Dobra, mamy połowę.
połowę nocy za nami. Jest, konserwy, super. Konserwy to jest must have teraz dla nas, bo powoli zaczyna nam brakować jedzenia. To nie jest nigdy nic dobrego, nie? Jak człowiek zaczyna głodować. Dobra, teraz ten poziom. Oby jak najszybciej zeszło. Jest nawóz. Nawóz będzie do wrzucenia do klatki. Wypadałoby, żeby było go więcej, żeby nie nosić jednego pomidorka, nie? Bo miejsce nam tylko zajmuje w plecaku. Jest kolejne jedzenie. Wow. Dobra, sprawdźmy to. Tam jest jakiś gruz do przerzucenia na dole. By było ciężko, co? Te łuski po nabojach, kurde, one nam są tak naprawdę zbędne. Okej. Czyli górę już chyba mamy z głowy, co? To weźmy wszystko. On się chyba schował tutaj gdzieś. Wyblakła ulotka z symbolem czaszki i kości. Niebezpieczeństwo, nie dotykać, nie wypałów. Broń, amunicja lub sprzęt, które porzucono lub nie zdetonowano, mogą być zaminowane. Niczego nie ruszaj, nie ryzykuj śmiercią lub kalectwem. Wszelkie znaleziska zgłaszaj w najbliższym posterunku. Dobra, dobra. Idźmy sobie tutaj po cichu, bo ja nie wiem, gdzie ten gość tak naprawdę jest. Ej, tego gościa tutaj nie ma. To jest ciekawe. Ten gość zniknął. Albo mi się wydaje. Chyba, że wszedł do podziemi, tak tam gdzieś. Do tej piwnicy. Warzywka, super. Czy tutaj mamy wózek jakiś po drodze? Jest drabina na dół. Wow, 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 woda. Dobra, mamy mało czasu. Ale jeszcze coś postaram się tutaj zdziałać. Zrzućmy to wszystko w jedno miejsce. Na przyszłość będzie o wiele lepiej, tak? Paść tylko, sprawdzić co tu jest. Zejdźmy w takim razie na dół. No tutaj jest gruz do przerzucenia, więc tego i tak w tym momencie nie zrobię podczas tej nocy. Części elektroniczne. I zobaczmy, co jest tutaj na samym końcu i wracajmy, bo już się naprawdę robi leki, znaczy składniki lekarstw i leki. No to będzie nam przydatne, ale na pewno nie teraz. Lecimy, wracaj. Bo jeszcze musimy, oczywiście. Spokojnie. Dobra. W takim razie zrzućmy to. Teraz nam się czas zatrzymuje, więc jest okej. Na pewno konserwy, na pewno mięsko. To też. Woda, o te trybiki. Woda. No i tutaj nam zostało bardzo mało miejsca na cokolwiek innego. Ale wzięliśmy dużo jedzenia. Nie wiem, czy cokolwiek będę w stanie zrobić, nie mając drewna. No właśnie. Może zamiast tego jednego jedzenia, chociaż i tak to będę musiał przyjść i wziąć. Albo zamiast wody. Na razie wezmę drewno. Dlaczego? To wezmę, bo być może się złapał szczur jakiś w nocy. A ja bym chciał deski zrobić. Znaczy, wiecie, odeskować niektóre dziury. Do tego potrzebne nam jest bardzo dużo drewna. A tu jest go sporo, tylko musimy go stąd wynieść. To w takim razie to też weźmiemy, odłożymy. Wezmę tyle drewna. Nie wiem, czy tyle nam starczy. Kurde, nie pomyślałem o tym, żeby policzyć, ile nam potrzeba na takie właśnie deskowanie. Dobra, niech będzie. Spoko. Tak, na styk. Na styk.
Roman wrócił, zobaczmy, czy coś ciekawego się wydarzyło. Mam nadzieję, że nie. Czy był jakiś atak? Oby nie, oby nie, oby nie. Jest. Nic się nie wydarzyło, spokojna noc. Jakieś bio. Cały czas trzęsą mi się ręce. Ten żołnierz mógł mnie zabić, ale zrobiłem to, co słuszne. Czyli chyba udało nam się uratować tą kobietę. Wspomnij, ja kiedyś byłem optymistą, jednym z tych, co zarzekali się, że nie dojdzie do wojny. W końcu wojny wybuchały tylko w jakichś odległych krajach trzeciego świata, a przynajmniej tak mi się wydawało, nawet słuchając wiadomości, które z dnia na dzień stawały się coraz straszniejsze. Nie wierzyłem w to, co miało się wydarzyć. Okej, oraz Arika. Arika śpi. Arika jest zadowolona i głodna, ale to jest moment, w którym oni mogą być głodni, przez ten dzień mogą być głodni. To ich nakarmię za dwa dni. A tymczasem, no nic się niestety nie złapało w naszą pułapkę. Zobaczmy, czy jestem w stanie deskowanie zrobić. Jestem. O kurczę, tak na styk prawie. Mam 11, a potrzeba jest tego 10. Bylebym miał tylko, wiecie, co, czym podpałkę zrobić, nie? Także to trzeba będzie też zadbać o właśnie drewno w kolejnym podejściu. No okej. Okay. No to zróbmy w takim razie takie jedno deskowanie. Widzę, że ona już automatycznie wie, gdzie iść. To deskowanie w pewnym momencie się wyłączy, jak już wszystko będzie mieć zaprawione. To też się przydaje na zimę, żeby nam tutaj nie było zimno. Żeby, wiecie, trochę ocieplone jednak ta rudera była. Chociaż do tego będzie nam potrzebna bardzo dużo opału i piecyk. Piecyk, słuchajcie. No 17 stopni to jeszcze jest dużo. Na początku było 22 chyba stopnie. Z tego co kojarzę. Możemy zrobić jeszcze radio. To chyba jest też dobry pomysł. Zróbmy radio. Zróbmy radio. Radio postawmy gdzie? Możemy postawić w kuchni? Nie możemy postawić w kuchni. W takim miejscu średnio. Postawmy gdzieś tu radio. Że go tam nie widać. Dobra, no niech będzie tu. Ustaw. Łopata by się przydała do tego supermarketu, nie? Tak mi się wydaje. Bo tam był jakiś gruz do przerzucenia. Chyba, że zrobimy to rękami. Oby tylko tego żołnierza nie było tam. Mam nadzieję, że go wystarczająco przestraszyliśmy. Oho. No nie, co chcesz? Kolego, co ty chcesz? Dobra, sprawdźmy od początku. W najbliższych dniach będzie ciepło i bezchmurnie. Wymarzona pogoda na spacer po parku. Czy tam w parku. Tak, zwłaszcza podczas wojny. Słuchaj muzykę klasyczną. Przywódca rebeliantów polecił nam ostrzec naszych słuchaczy, żeby nie przekraczali linii frontu. Pogwałcenie tego nakazu może być brzemienne w skutkach. Miasto Pogoren cierpi z braku najbardziej podstawowych towarów. Jeśli sytuacja się utrzyma, ludzie wkrótce zaczną przeczesywać miasto w poszukiwaniu przydatnych rzeczy. Oraz gra muzyka. Niech będzie gra muzyka. A ja tymczasem otworzę. Zobaczmy, co tutaj ktoś od nas chce. O, czego ty, kolego, chcesz ode mnie? Czy mogę zamienić z tobą słówko? Proszę bardzo. Jesteś pierwszą osobą, która otworzyła mi drzwi. Dziękuję. Szybko mój brat został postrzelony przez snajpera. Proszę, pomóż mi go zanieść do domu, bo inaczej umrze. Nie ma czasu do stracenia. Pomocy mój brat jest ranny. Ta muzyka, która leci w tle, to jest polski utwór jakiś. Kurde, powiem wam tak.
Trudna decyzja. Ale dobra. Wyślijmy Arikę w takim razie. Zastanawiałem się, czy nie wysłać Bruna, ale... Dzień czwarty. Cieszę się, że pomogliśmy rannemu sąsiadowi. Inaczej już by nie żył. Nie wiem. Pomogliśmy rannemu. Może gdy my będziemy w potrzebie, ktoś pomoże nam. No mam taką skromną nadzieję. Obydwoje są zmęczeni jeszcze, ale jeżeli chyba zakończymy dzień... Bo ja bym wrócił do tego supermarketu. O, akurat Bruno wstał. A jak i wstał Roman. Na zawołanie. Ja bym, kurde, wrócił do tego supermarketu. I spróbował zebrać to, co tam jeszcze mi się nie udało zebrać w tych podziemiach. Tam był jakiś do przekopania, jakiś gruz. Tymczasem sprawdźmy, czy możemy coś tej... Kurde, patrzcie. Ile drobiazgów potrzeba na jeden opał? To jest chore. To jest troszkę chore. Ile mamy tych konserw? Dwie tylko. Średnio. Wypadałoby ulepszyć tą kuchenkę. Naprawdę sporo opału ona żre. Tutaj chyba powinna ona mniej opału wtedy zżerać przy tych dwóch. Ale nie jestem pewien. No dobra, no mniejsza z tym. Trzeba będzie w takim razie ogarnąć te wszystkie części podczas kolejnej nocy. Potrzebujemy jedzenia. No niewątpliwie, ile mamy tego mięsa? 7. Niech będzie, na razie nam się żaden kurde szczur nie złapał. Ach, niech cię szluk. A właśnie, swoją drogą, ile potrzeba nam do zrobienia kolejnej pułapki? Bo przydałoby się chociaż dwie, większe prawdopodobieństwo, że coś tam nam wypadnie. A, też sporo. Sporo drobiazgów. Nie tyle drewna, ale drobiazgów nam sporo potrzeba. Dobra, koniec dnia. Trudno. Trudno się mówi, płynie się dalej, jak to się... Kodo. W takim razie w podobnym... No teraz Ariki nie mamy, bo ona poszliśmy pomóc sąsiadowi. Ten sklep, dobra, a zaraz, zacisz nam. Budynek ten znajduje się na niemal nienaruszonym osiedlu domków jednorodzinnych. To zaciszna okolica. Pełna uroczych willi z gankami i ogródkami. Większość wciąż jest zamieszkana, a ich lokatorzy próbują wieść normalne życie. Nie ma tu czego szukać, chyba że zamierzasz kraść. No właśnie. I tutaj, z tego co mi wiadomo, to... To tutaj jest taka starsze małżeństwo po prostu. Dziadek z babcią, których możemy okraść. Ale będzie nas dręczyło sumienie. Więc może wróćmy do tego supermarketu. Kościół Marii Panny jest trudnym miejscem z tego co kojarzę, z tego co pamiętam, do przeczesania. Garażu nie pamiętam i rudery również. Dlatego wróćmy bezpiecznie do supermarketu, weźmy to, czego nie udało nam się wziąć i zbadajmy nowe rejony. Nie będę nic brał, mam nadzieję, że nie będzie nam potrzebny wytrych, kurczę. Chociaż bardzo możliwe, że będzie nam potrzebny wytrych. No dobra, wezmę ten wytrych. Chociaż nie będę brał. Albo wezmę, kurde, nie wiem, czy brać, czy nie brać. Wezmę jeden. Jak zużyję jeden, to wtedy nam się zwolni miejsce w plecaku. O! A znając życie, nie będzie żadnej szafki do otwarcia. Dobra, szukajmy zapasów. Trudno, zaryzykowałem. To jest ta kobieta? Czy mi się wydaje? Proszę pani? A ona korzysta ze schodów i ja już nie mogę. Tak? Słyszałeś o tym żołnierzu? Wiesz, co próbował zrobić? Dobrze, że ta dziewczyna jest już bezpieczna. Jaka dziewczyna to? Myślałem, że to ty jesteś. No ale faktycznie, jesteś bądź ona jest bezpieczna, nie wiem. Ja nie wierzę! Dwa wytrychy są nam potrzebne. Mogłem się tego spodziewać, mogłem zauważyć troszeczkę wcześniej. Przydałaby mi się łopata, no przydałaby się. Chcesz mi pomóc, kobieto?
Mieszka tuż obok, czasami pomaga mi z zakupami. No fajnie, fajnie, cieszę się. A mogłem wziąć dwa wytrychy, no kurde. To jest tak zawsze, no. Nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby ktoś nie powstrzymał tego żołnierza. Nie ma za co. W sumie jakoś tam z żołnierzami byliśmy zżyci. A może obyci bardziej. Jest wycieńczona i ożołomiona, ale jej rodzina się nią opiekuje. Żołnierze nie mają prawa bezkarnie robić tego, co chcą. No jasne, że nie mają. Ludzie wciąż mają siłę, by się postawić. Niewątpliwie, ale kobieto, czemu ty tak do mnie rozmawiasz? Ja nie wiem. I zastanawiam się teraz tak, czy otworzę chyba te drzwi wytrychem. Bo jak otworzę szafkę, to już dalej nie wejdę. A jeżeli wejdę dalej, to mam możliwość znalezienia dodatkowych rzeczy. Oby. No. Dobra, coś tutaj dodatkowego znalazłem. Tak. Nie jest najgorzej, mogło być lepiej. Zostało nam jeszcze jedne drzwi, jeszcze jedna szafka do otwarcia. Jestem bardzo ciekaw, co tam się znajduje. Chyba wszystko inne udało nam się do jednego miejsca znieść. O, proszę. Czyli jednak chyba lepszy deal otwarcie tego, o proszę, niż tej jednej szafki. No, jeszcze tutaj przyjdziemy po to. Jeszcze tu po to wpadnę i została nam, kurde, ta jedna szafka. Strasznie mnie irytuje, jak właśnie mi zostaje taka jakaś jedna rzecz gdzieś do otwarcia. Nie szukam kłopotów. No ja też nie. Mam nadzieję, że mi nie zabierasz tylko moich rzeczy, które sobie tutaj składuję i wszystko będzie w porządku. No i to jest pewnie zamknięte, prawda? No właśnie, nie da się tego otworzyć. Okej. I wracamy. Wracamy, wszystko przetrząsnęliśmy oprócz tej jednej szafki i w takim razie warto pamiętać o tym. A wiecie co? Tak, ja bardzo lubię mieć wszystko wyklirowane, można powiedzieć, więc otwórzmy sobie również te drzwi. Nie sądzę, żebyśmy tutaj jeszcze kiedyśkolwiek wracali, chociaż po te części, no, nie zbierzemy wszystkich, więc też kiedyś pewnie po nie wrócimy. Ale no, ciekawie mieć wszystko, prawda? Na 100% tutaj pootwierane. Okej. W takim razie teraz podejmowanie decyzji, co zabrać ze sobą, a czego nie. Ziołowe lekarstwa. Na razie są nam niepotrzebne. Na pewno mięso, na pewno warzywa. Bo z tego można by było zrobić właśnie to podwójne jedzenie. No i kurczę... Dużo drewna i dużo drobiazgu. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Czy to jest dużo? Nie mam zielonego pojęcia. Ale może mięsko zostawmy. Ale nie, nie, dobra, mięso weźmy. Mięso to jest jednak rzecz, która jest nam najbardziej potrzebna, to jest podstawowa rzecz. Ale z kolei woda powoli nam się również będzie kończyła, więc trzeba będzie zrobić ten kolektor. I chyba tyle. Chyba to jest najważniejsze, co nam potrzeba. Jeszcze mamy tutaj masę części, materiałów. Wodę. No i lekarstwa, tak, ziołowe. Nie zawsze działają, ale zawsze jest jakaś nadzieja. No i części elektroniczne, też fajna rzecz, jeżeli byśmy próbowali coś innego jeszcze robić. Dobra, wróćmy w takim razie do naszego przybytku. Zobaczmy, miejmy nadzieję, że nikt nas nie zaatakował. Aha, jeszcze drzwi można wzmocnić. Właśnie, ale drzwi to może wzmocnię później. Na razie nam nie jest to tak potrzebne. Dzień piąty. O, Arika wróciła, super. Mam nadzieję, że nie jest aż tak bardzo zmęczona i nie jest poturbowana. Arika wróciła do nas, udzieliwszy pomocy rannemu. Jak z Ariką? Zmęczona, głodna. Ty też, więc tutaj mamy dwa łóżka. Ale wiecie co? Ja i tak podczas rozpoczęcia kolejnego odcinka będę musiał powtarzać właśnie początek tego dnia. Więc ja was tutaj pożegnam. I widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję.
Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, i zostawcie łapę w górę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa!